Rekonstrukcja ucha, czy też plastyka ucha w przypadku różnych zmian półrazowych jest również wykonywana, aczkolwiek to są z reguły zdecydowanie trudniejsze operacje i najczęściej te operacje oczywiście poprawiają wygląd ucha, ale już nigdy zwykle nie udaje się uzyskać takiego identycznego, jak w naturze występuje. W przypadku plastyki odstawiających uszu, to najczęściej ten efekt jest praktycznie identyczny z tym, jakbyśmy mieli bez wykonanego zabiegu operacyjnego. Często wykonywane są na przykład zabiegi zmniejszenia płatka ucha. Niektóre osoby mają często te płatki bardzo wydłużone, to bardzo dziwnie wygląda. Czasami jest takie ucho szpiczaste, które również może źle wyglądać, wymaga plastyki samego obrąbka tutaj. Tak, takie guski można mieć również.